Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zaczynamy jeszcze raz. Podobno słychać mnie jak ze studni, ale zobaczymy. Dobrze, zaczynamy kolejną audycję Komitetu lub Klubu Internetowych Ekspertów Politycznych, w skrócie KIEP. Są z nami Adam, Bartek, czyli ja, Mateusz, Michał, Mikołaj, Rafał, Respirator i Tomek. I Richie, ok. Tak, ekspertów. Dobrze, zaczynamy od tematu, jakim jest zmiana prawa przez PiS, tak żeby zachować jak najwięcej władzy, żeby tej władzy jak najwięcej mieć. Dzisiaj mieliśmy bardzo ciekawe propozycje partii Porozumienie Jarosława Gowina, który chciał, z tego co mi wiadomo, z informacji medialnych, chciał, żeby prezydent Andrzej Duda mógł pełnić swoją funkcję dłużej, o 2 lata, jeśli się nie mylę. Dodatkowo na przykład w tarczy antykryzysowej mieliśmy takie kwiatki jak zwiększenie władzy czy możliwość odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego. To jest taka rada, która wcześniej była bodajże komisją trójstronną. Chodzi o przedsiębiorców, związki zawodowe, no i stronę rządową. No i oczywiście nie ustaje kwestia głosowania korespondencyjnego. Bardzo wątpliwa, jeśli chodzi o wydolność Poczty Polskiej. Chciałbym teraz Was zaprosić o zgłaszanie się do wypowiedzi w tym temacie, jeżeli jesteście w jakiś sposób, macie jakieś ciekawe opinie na temat tego, jaka gra tam się rozgrywa w tej chwili między Gowinem, między Prawem i Sprawiedliwością i Kaczyńskim, co jeszcze z Solidarną Polską Ziobry. Czy myślicie, że tam może dojść do na przykład rozpadu koalicji rządzącej i w jakiś sposób powstania, nie wiem, rządu technicznego? Mateusz Kurzyna zgłosił się jako pierwszy. Zapraszam cię serdecznie. Więc ja może króciutko, tylko jak dla mnie to jest po prostu, będzie głos krytyczny wobec Gowina. To jest jak dla mnie po prostu tylko właśnie granie pod własny elektorat, próba jakby legitymizacji tego, że Gowin próbuje udowodnić, że jest sens głosowania na niego i że głosowanie na niego to nie jest równoznaczne z głosowaniem na PiS i że w ogóle on stara się odnaleźć sens, pokazać swoim wyborczym sens głosowania na niego. Natomiast wszystkie te spory Gowin się krótko postawi, chwilę poudaje opornego, natomiast na przyszłość takie propozycje PiSu przy stanie, ponieważ już udowodnili poprzednio, że nie są w stanie bez PiSu funkcjonować i to jest tyle. Dobra, to ja może teraz zaproszę kogoś, kto zwykle ma ciekawe myśli na temat rozgrywek politycznych. Mikołaju, wywołuję cię do tablicy, jeżeli jesteś z nami, to daj głos. Słucham ciebie. No, co sądzisz? Co tam się odbywa? Jaka gra między PiS-em, między przeciwnikami PiS-u, między opozycją? Wiesz co, no, z moich informacji na temat tego, co się dzieje w obozie rządzącym, wygląda to tak, że jedyną osobą, która nie chce, bo nawet Duda uważa, że to jest głupi pomysł teraz tych wyborów, jest Kaczyński. No i jego jakby ten, no, największa jakby siła, która wynika z jego wpływu na tą partię, no, mówi, no pasaran, i wobec swoich ministrów, przeciwko Morawieckiemu, Dudzie, przeciwko Gowinowi, bo Ziobro to klepnie wszystko w tym momencie. No, chce przeprowadzić te wybory, zwłaszcza, że no, Big Brain Kaczyński wie, że za chwilę dojedzie nas kryzys. Kryzys w skali, którą nie mieliśmy nigdy do czynienia, i no, to sprawi, że on może już nie wygrać wyborów, które będą na przykład na jesieni, tak? Bo na razie poleciały osoby na umowach, wiesz, cywilnoprawnych, ale za chwilę dosięgnie, wiesz, skala recesji osoby, które są na etatach. Czyli no już bardziej elektorat tej partii, nie? Bo raczej młodzi no nie głosują aż tak. Znaczy, ma największy cel ludzi głosuje na PiS, ale no jednak te procenty są tam zupełnie inne niż w wyższych grupach wiekowych. W związku z tym, no, Kaczyński tak naprawdę walczy w tym momencie o przetrwanie, bo jeśli stracą prezydenta, to będą musieli prędzej czy później ogłosić wybory, bo nie będą w stanie nic zrobić, tak? Ja się zastanawiam,
czy opozycja w tym momencie nie może zrobić big brain ruch i nie zgłosić konstruktywnego wotum nieufności i wrzucić Gowina na premiera. To byłoby ciekawe. Dobra. Gowin na premiera jak najbardziej ciekawa rzecz, ale ja w takie coś nie wierzę. W sensie wydaje mi się, że samo nawet zgłoszenie tego pomysłu z tymi dwoma latami to mogło być we współpracy z Kaczyńskim. To co porozumienie robiło, mogło być elementem, nie wiem, badania gruntu. Natomiast Adam zgłosił się do wypowiedzi, także zapraszam. Dziękuję za głos. Problem, jaki ja tutaj widzę z tą historią powiązania z wielkim kryzysem wyborów, które zostałyby przegrane, jest taki, że jak nie wiem w ogóle, w jaki sposób państwo pogrążone w wielkim kryzysie mogłoby przeprowadzić takie wybory, bo widać, że nawet teraz w stanie znikomego kryzysu już wszystko trzeszczy w szwach, a co dopiero w czasie, kiedy będziemy mieli naprawdę długie kolejki za zupką darmową na ulicy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jak już słyszeliśmy, radykalna zmiana ordynacji wyborczej w trybie naruszającym konstytucję, jak twierdzą niektórzy konstytucjonaliści, w zasadzie podaje wolną rękę każdemu do podważenia tych wyborów. Nie tylko grupom, powiedzmy, wewnętrznej opozycji, ale także tak naprawdę każdemu z zewnątrz państwu. Szczególnie tym, którzy są uwikłani w Radę Europy, którzy są zainteresowani, prawda, różnego rodzaju obserwatorzy zewnętrzni towarzyszący zwykle wyborom. Teraz jakby mamy wybory, których jakby nikt nie kontroluje z perspektywy międzynarodowej. Nie wiem, czy jakieś inne państwo w tym czasie ostatnio miało wybory przeprowadzone w czasie tej pandemii. Kto miał? Przepraszam, ja nic nie mówiłem. Tak, ale na skali, rozumiesz, takiej, której ci obserwatorzy, jak się właśnie z Rady Europy mogliby uczestniczyć, czy z porównywalnych organizacji gdzie indziej na świecie, bo ja rozumiem wybory krajowe w Bawarii, ale one się odbyły chyba normalnie, zgodnie do urn wyborczych. Kim ty rozmawiasz tam jeszcze, bo ja trochę tego nie rozumiem. Słyszę jakiś pogłos. Dobra, nie wiem, wybory odbywały się z tego, co kojarzę, w samorządzie francuskim, tak jak mówiłeś, być może w Bawarii. Trudno mi powiedzieć, no wiesz, no państwa nie takie rzeczy przechodziły, w sensie mieliśmy polskie państwo podziemne i tego typu wysiłek zbiorowy jest możliwy, jak przeprowadzenie wyborów w czasie epidemii. Jest to tylko trochę, wydaje mi się, wysiłek zbędny, no bo to, że wybory się odbędą później, to nie jest aż tak wielki problem dla funkcjonowania państwa. Kto chciałby jeszcze zabrać głos? Mam do was pytanie. Pan Tomek. Zapraszam serdecznie. Cześć wszystkim. Cześć. Ja bym chciał się tutaj odnieść do takich wypowiedzi, które się tam często pojawiają w mediach. I takich porównań odnośnie sytuacji w Polsce do sytuacji na Węgrzech, tak? Bo, że tak powiem, te dwa kraje już od wielu lat są pod pręgierzem Unii Europejskiej i Węgry, no, Orban wykorzystuje bardzo też sytuację z koronawirusem do tego, żeby tą władzę jeszcze bardziej rozszerzyć. I tak de facto, no, dąży do tego, żeby rządzić dekretami, żeby w ogóle parlament wyłączyć. No i też część opozycji tu podejmuje taki argument, że być może Kaczyński do czegoś takiego dąży. W mojej ocenie aż tak źle nie będzie. No i to się właściwie bierze z prostej arytmetyki, tak? No ten Gowin, o którym rozmawiamy, no to można go lubić lub nie, ale on tak naprawdę bardzo osłabia możliwości Kaczyńskiego, prawda? I to widać w ostatnich dniach. Bo jeżeli by wszystko się zaczęło naprawdę sypać w państwie, w gospodarce i również w Zjednoczonej Prawicy, no to właściwie no w tym momencie ten obóz ma przewagę 5 mandatów w Sejmie. Jeżeli Gowin wyprowadzi swoich 18 posłów, no to właściwie w każdej chwili jest w stanie no Kaczyńskiego w bardzo trudnej sytuacji postawić. I to też, myślę, mu jakoś wiąże ręce, tak? I on nie będzie w stanie, myślę, tak jak Orban, tej władzy gromadzić.
I też myślę, z tego się bierze ta decyzja o tym, żeby ten początkowy pomysł, żeby w głosowaniu korespondencyjnym brali udział jedynie osoby po 60, no właściwie po jednym dniu już został porzucony i zdecydowali, że jednak to korespondencyjne będzie dotyczyło wszystkich, tak? No to jest taki pozór, że jednak ta zasada równości będzie, prawda, utrzymana, wszyscy będą mogli z tego skorzystać, chociaż wiemy, że tak nie jest, no bo przecież osoby, które na przykład mieszkają poza granicami Polski, a mają obywatelstwo polskie, a jest to kilka czy kilkanaście milionów ludzi, no to to jest pod dużym znakiem zapytania, jak oni by mogli w tych wyborach wziąć udział, prawda? Więc tu ta zasada równości raczej nie ma zastosowania. No, natomiast no wydaje mi się, że na pewno obóz rządzący skorzysta z tego, żeby jak najwięcej tych prerogatyw poszerzyć, no ale tak jak mówię, jednak sytuacją w Sejmie mają ręce do zniszczenia. Dobra. Zastanawiam się, jak to się stało, że te przystawki PiS-u się ostały. To znaczy, nie wdrażałem się tak szczegółowo, jakie tam są warunki koalicyjne między Porozumieniem a Solidarną Polską i PiS-em. Może ktoś z Was na ten temat ma jakąś szerszą wiedzę? Mikołaja zapytam, bo on w tym temacie często coś się wypowiadał. Mikołaju. No to mam opowiedzieć o wszystkich grupach wpływu, które istnieją w obozie Zjednoczonej Prawicy, czy o czym konkretnie? Dokładnie, o wszystkich grupach wpływu, które istnieją w obozie Zjednoczonej Prawicy. No dobrze, w takim wypadku mamy, mamy teraz tak jakby grupę przy władzy, takiej formy, czyli jest to Morawiecki, który jest w sojuszu z Dudą i Gowinem. Te trzy osoby się wspierają politycznie, mają, no, to jest ta lepsza jakby tego obozu i ona się utrzymuje głównie dlatego, że Kaczyński namaścił jakby Morawieckiego, dał mu kredyt zaufania i dzięki temu, że są te trzy osoby razem zebrane do kupy, mają jakiś wpływ na decyzyjność. Drugą grupą jest oczywiście są ziobrzyści, którzy no, są najbardziej ekstremistyczną odłamem tej organizacji. No to są najgorsi ludzie polityce w Polsce, moim zdaniem, najbardziej autorytarni i robiący krzywdę temu. I oni tak mają bardzo duży wpływ na to, dlatego że się dopchali do służb. I dzięki temu mogą zdobywać jakby argumenty do walki z innymi grupami. Jest ten zakon PC, który to są ludzie przy Kaczyńskim od wielu lat, którzy byli z nim w najgorszych momentach jego kariery polityczna ufa i oni się wspierają, mają faktyczną władzę aktualnie w tej organizacji. I jest Joachim Brudziński, który jest niby należy tak do tego zakonu PC, ale jest bardzo od niego niezależny i często współpracuje z Morawieckim, Dudą i Gowinem. No i są też takie mniejsze organizacje, które tak naprawdę mają znaczenie tylko w momencie, wiesz, jak jest szczególne wydarzenia. Na przykład jest to grupa Radio Maryjna, która jest aktualnie zmarginalizowana. Są to grupy pochodzące ze skoków, które finansują tą organizację. Są to grupy wpływów pochodzące z mediów tej organizacji. No ale te główne, które jakby tam ze sobą walczą, to jest Brudziński, PC, Ziobro, Sojusz Gowin, Morawiecki, Duda. No i tak. Dobra, dziękuję bardzo za tą gruntowną analizę. Chciałem zapytać, czy widzicie szansę na to, żeby połączyły się siły opozycji tak zwanej totalnej z Konfederacją po pierwsze, a po drugie z którymś z tych odłamów w PiS-ie po to, żeby utworzyć rząd, nie wiem jak to nazwać, techniczny, nowy rząd, nową większość po prostu w parlamencie. Czy widzicie tego typu szanse? Ja osobiście no, jestem sceptyczny, ale być może jest to sceptycyzm wynikły z pewnego rodzaju
jakby to powiedzieć, źle pojmowanej racjonalności, która zakłada, że rzeczy, które są trudne do wyobrażenia, lepiej o nich nie mówić, natomiast one się dzieją, tak jak teraz się ta epidemia dzieje. Czy ktoś ma chęć zabrania głosu? Widzę tu Mosadnik coś pisze. O, dwie osoby nawet piszą. Dobrze, to Tomku, udzielam ci głosu. Tak, dzięki. Znaczy ja króciutko tylko chciałem powiedzieć, że taki sojusz gowinowców z opozycją myślę, że byłby możliwy tylko w wypadku, gdyby radykalnie Prawu i Sprawiedliwości i Andrzejowi Dudzie zaczęły sondaże pikować w dół, tak? I sytuacja gospodarcza być może taką sytuację właśnie też wymusi, jeśli chodzi o sondaże i poparcie, ale to chyba jeszcze nie jest ten moment, tak? No na razie jeszcze mamy chyba taki scenariusz, że ten minister zdrowia troszeczkę no, pokazuje, że oni całkiem sprawnie tym kryzysem zarządzają. Premier Morawiecki, tak, który ciągle konferencje prasowe zwołuje. No również jeszcze chyba w tych wyborcach PiSu, nawet tych takich nieprzekonanych, może tak dogmatycznie, ale jednak głosujących na tą partię, no jednak przekonują do tego, żeby na nich głosować, no bo jednak jaka ta władza jest, taka jest, ale lepiej się jej trzymać w trudnych chwilach, tak? I myślę, że Gowin na razie próbuje troszeczkę Kaczyńskiego i na ile może sobie pozwolić, ale wątpię, żeby się zdecydował na to, żeby teraz wejść w taką bezpośrednią, no żeby zdradzić po prostu, prawda, obóz Zjednoczonej Prawicy i wejść w komitywę z opozycją. Ale być może za 2-3-4 miesiące sobie. No ja osobiście zastanawiam się, czy... Dobra, wypadło mi myśl, przepraszam. Już tutaj Mikołaj, daję ci głos. No, halo, halo? Jakieś układy z Konfederacją są trudne wizerunkowo i wątpliwe, dlatego że ta organizacja jest szalenie niekoalicyjna, jest on nieobliczalna. Dużo łatwiej wejść opozycji w deal z Gowinem, który nie jest... nie ma takiej jakby pozycji psychicznej jak ta organizacja, który jest politykiem takim prawdziwym, a nie taką jakby próbą zaistnienia na scenie, jak są narodowcy i Korwin, którzy politykami nie są, jeśli chodzi o ich kulturę jakby uprawiania tej dziedziny życia społecznego. A ja wam przypominam, że Gowin już raz opuścił swój obóz polityczny, zabrał swoich ludzi i zdradził de facto Tuska. Więc on może to zrobić, tak? Że po prostu no, powie Jarosławowi, że no, koniec deala, bo to się nie dodaje. No i dobry polityk myśli do przodu, tak? A to, że teraz są słupki, no to on może zagrać, że wie, co będzie za parę miesięcy i jeśli ma wypłynąć nam w okręcie, to on musi zrobić w Znoszączym, żeby pozostać przy władzy, na przykład w dealu z koalicją. Dobra. Czekaj, dam głos może teraz Mosadnikowi, bo pisze ciekawie o Izraelu. Zapraszam do zabrania głosu. Halo, halo. No cześć. Cześć. Możesz powiedzieć coś? No to w każdym razie. Tak. To w każdym razie tak odnośnie tych niespodziewanych różnych zmian w obliczu to też właśnie w obliczu tego koronawirusa, stanu epidemicznego, nadzwyczajnych środków też właśnie powstało coś, co zostało nazwane, właściwie powstaje, co zostaje nazwane rządem jedności narodowej. Były dwie partie, które poprzez ostatnie dwa lata, co kilka miesięcy szły w łeb w wygraniu wyborów. Oczywiście żadnej z nich nie udało się do tej pory utworzyć większościowego rządu. No więc teraz centrum się rozłamało i generał Benjamin Gantz przeszedł do rządu Benjamina Netanyahu. I teraz co tam się dzieje, to właściwie jest w sumie takie trochę dość specyficzne, bo też część lewicy się rozłamała i też weszła do tej koalicji,
żeby dostać tekę chyba edukacji i finansów albo spraw socjalnych, coś takiego. Też żeby właśnie w tej sytuacji koronawirusa jakoś sobie poradzić z tymi kwestiami. No, a z innej strony to właśnie też są takie kwestie, że ortodoksi są niby tymi koalicjantami. Nawet minister jest właśnie ortodoksem, ale z drugiej strony bardzo się buntują przeciwko władzy i też szczególnie to, że widzą straszne ograniczenia, które są dla nich niedopuszczalne w związku z tą sytuacją kryzysową. Organizują podziemne nauczanie Tory, zgromadzają się, żeby się modlić. Przez pewien czas nawet chcieli produkować jakieś amulety kabalistyczne, które miały ratować przed koronawirusem, ale dostali sporą grzywnę. No i generalnie właśnie ilość zachorowań w społeczności ortodoksów, której jest tylko 10%, to właściwie jest prawie połowa już wszystkich zachorowań w Izraelu, więc tutaj sytuacja jest ciekawa. Więc tak, jakieś pytania może? Nie, ale no, społeczność ortodoksyjna w Izraelu jest bardzo ciekawa, bo oni mają dużo wyższy przyrost, a jednocześnie dużo więcej zachorowań. Wydają się być taką społecznością cofniętą w czasie, jeśli chodzi o swoje kulturowe normy. Natomiast... Czy tak, ja bym... Znaczy, bo to też jest coś takiego, że jest też pewien taki paradoks, że właściwie takie te najsilniejsze grupy ortodoksów, czyli Hasydzi i Litwacy, to one powstały tak właściwie na przełomie XVIII-XIX wieku dopiero, więc to tak, więc to nie jest tak, że oni kontynuują tradycję, tylko są takimi reakcjonistami stworzonymi przeciwko oświeceniu, coś w tym stylu bardziej. Protestantyzm? Nie, dobra. Słuchajcie, nie idźmy w tą stronę. Ja bym teraz oddał głos Tomkowi i może w jakiś sposób wrócimy z Izraela do Polski, ale do Izraela zawsze warto się wybrać. Panie Tomaszu. Nie Mikołaju, bo to ad vocem do tego, co Mikołaj powiedział o Gowinie, czyli znowu do Polski chciałbym wrócić. Że to jest polityk, który już raz zdradził swój poprzedni obóz polityczny i który na pewno musi gdzieś tam do przodu patrzeć. To jest na pewno prawda, co powiedział Mikołaj, tylko mnie się wydaje, że Gowin też kalkuluje w ten sposób, że no jest taka prawidłowość, że zawsze jak jest jakaś ciężka sytuacja, wojna, kryzys, epidemia, jakieś nieoczekiwane zdarzenie, to ludzie się zwykle wokół obecnie rządzących gromadzą, tak? Wobec tych, którzy rządzą w aktualnej chwili. I chyba on też o tym wie i myślę, że gdyby teraz wykonał taki gwałtowny ruch, no to mógłby za to jednak srogo zapłacić. No, ja na przykład obserwując Brexit i ten cały proces, który się przez 3 lata w Wielkiej Brytanii dział, no to też taką zauważyłem prawidłowość, że mimo, że to wszystko wywołała partia konserwatywna właściwie i jej politycy nie potrafili nad tym kryzysem jakoś zapanować, to jednak oni wciąż wygrywali, tak? I wybory w 19 roku i w 17. I myślę, że tu też byłaby podobna sytuacja, że póki jeszcze nie jest tak, że mamy bezrobocie dwucyfrowe i fale strajków, zresztą na strajki byłyby nawet teraz nielegalne w świetle prawa, w związku z tymi obostrzeniami, ale póki nie ma takiej sytuacji, to jednak ludzie będą się trzymali PiS-u. Na pewno się to zmieni, kiedy się troszeczkę sytuacja poprawi na tyle, że już epidemiologicznie będzie lepiej, ale gospodarczo będzie gorzej i myślę, że Gowin będzie czekał właśnie na taki moment. No z tego, co ja słucham, no to mamy na przykład strajk przedsiębiorców. Pozdrawiam serdecznie pana Tanajno. Jednocześnie mamy zapowiedzi strajku pocztowców. Najgorzej to chyba będzie, jeśli się zacznie strajk w służbie zdrowia. Natomiast teraz udzielę głosu Mikołajowi. Mikołaj. To odnośnie poczty, to ja chciałbym takiego newsika świeżutkiego, gorącego. Dzisiaj został
uwolniony prezes Poczty Polskiej, ale co odnośnie dwucyfrowego bezrobocia, no to mamy już analizy wykonane przez, no ja szanuję bardzo analizy mBanku, które pokazują, że bezrobocie skoczy nam w trzecim kwartale tego roku do 13%. Gospodarka nam zjedzie o 5 punktów PKB i dopiero szacunki mówią, że wskoczymy na obecny poziom gospodarki w 2022. Ja sobie zdaję sprawę doskonale z tego, że każdy rząd, który wywołał na przykład wojnę, wygrał wybory, które się odbywały w jej czasie. Masz pełną rację, że tak się stanie, ale ja myślę, że Gowin może myśleć bardziej długofalowo, tak? Tak, bo polityka to nie jest przetrwanie w rządzie przez 4 lata, tylko przez dekady. I jeśli on będzie na statku, który, mimo że on będzie jeszcze trwał, powiedzmy, tą kadencję, płynął, no to będzie utożsamiany jako jej, wiesz, jako jeden z jego admirałów. A jeśli on chce, wiesz, bawić się w politykę tak jak się to robi na Zachodzie, na przykład, gdzie jest dużo większa tradycja parlamentarna, no to może jednak w szerszej perspektywie no ten obóz, no po prostu. Dobra, wiecie co? Będziemy powoli zmierzać do końca tego tematu, natomiast gdyby ktoś chciał się jeszcze wypowiedzieć, to zapraszam serdecznie. Co do samej reakcji opinii publicznej na kryzys, na wzrost poparcia dla rządzących. Ja mam takie wrażenie, że dobrze jest się wsłuchiwać w to, co samemu się sądzi, odczuwa w stosunku do rozmaitych kandydatów, jako że polityka jest taką grą, w której chodzi generalnie o to, żeby ludzie cię lubili. I zauważyłem coś takiego, że aktualnie, co też odzwierciedliły najnowsze sondaże, Hołownia bardzo się wybił. To można też było zobaczyć po jego streamach, które były pełne emocji, tak? On był bardzo pobudzony w trakcie tych wypowiedzi i te streamy cieszyły się bardzo dużą popularnością. Tam były miliony, setki tysięcy wyświetleń, więc wydaje się, że z jednej strony Hołownia jest na fali wznoszącej, Kidawa-Błońska jest na... idzie na dno, natomiast Kosiniak-Kamysz też, jak pewnie wszyscy widzimy, jest, zrobił już tą mijankę, powoli będzie głównym kontrkandydatem pana Dudy. Właśnie może dlatego teraz przejdziemy sobie do kandydatów w wyborach prezydenckich, a nie tego, co działo się konkretnie dzisiaj w Sejmie i w ramach prawicowej koalicji, która rządzi. Zastanawiam się, czy widzicie możliwość, na przykład, załóżmy, że nie będzie tych wyborów 10 maja, czy widzicie możliwość, żeby Platforma Obywatelska zmieniła kandydatkę, żeby pani Kidawa-Błońska jednak nie była już tą twarzą kampanii? I kto byłby w takim razie zastępcą pani Kidawy? Czy może, nie wiem, Sikorski? Czy... O, tutaj też poproszę Mikołaja. A proszę też o zgłaszanie się do tematów. Nie widzę, Bartoszu, takiej jakby ani woli w tej organizacji, ani jakiegoś sensu, ponieważ oni dokonali nam przeglądu zasobów tak naprawdę. W czasie, kiedy były te prawybory, kiedy się zastanawiali, kogo mogą wystawić, żeby na stracenie z ewentualną jakąś szansą na wygraną. Na pewno prezes tej partii nie wstanie do wyborów, ponieważ gdyby je przegrał, to by nie utrzymał władzy w Platformie. Sikorski jest zbyt niepopularny. Kto tam jeszcze startował w tych Sienkiewicz tak samo ma wrogów w organizacji. Żeby być wystawionym jako kandydat, to musisz w Platformie mieć też poparcie partii, nie tylko ewentualną szansę wyborczą, więc musisz spełnić dwa czeki. Nie być groźny dla nikogo, bo twoja pozycja wzrasta, kiedy
kiedy na przykład wygrywasz te wybory, więc możesz tworzyć na przykład swoje zaplecze polityczne. A jeśli już masz takie zaplecze polityczne, no to jesteś groźny. No, sądzę, że nie zmienią, bo no, to się nie dodaje, to została twarz już wypromowana, ponieśli koszty, a nie jest taka zła, tak? Znaczy, to nie jest dobry kandydat, ale na przykład 5 lat temu, Boże, 10 lat temu mieli znacznie gorszego i się na niego i tak zdecydowali. Mimo że był dużo gorszy. No. No nie wiem, no dla mnie Kidawa jest osobą, która po prostu poszła na stracenie, się zdecydowali, bo ona nie była jakoś, wiesz, nie była jakoś super silna, była tam wysoko w partii, ale nie miała własnego zaplecza, nie? Więc no odszczelą ją, będzie tym przegranym i po prostu odejdzie gdzieś tam w cień eminencji tej partii, no tam zajmie zaszczytne miejsce obok innych ludziom, którym się nie udało. No i tyle, no. Dobra, a co powiecie o Bosaku? Bo słyszałem też taką opinię, że w Konfederacji, jeżeli będą przełożone wybory, to może dojść do próby wyłonienia kolejnego kandydata na prezydenta. To, co mówiłeś o tym zainwestowaniu w daną osobę, to wydaje mi się, że Konfederacja aż tyle w Bosaka nie włożyła, a chętnie ludzie z partii Wolność, Korwin, czy jak się teraz nazywa, no, zmieniliby jednak na kogoś z ich środowiska. Sądzisz, że to jest możliwe, czy też Bosak zostanie? Znaczy, ta organizacja jest dużo bardziej nieprzewidywalna, więc u nich jest naprawdę dużo więcej rzeczy możliwych. Jeśli gdzieś miałby się zdobyć fikołek, to właśnie u nich, nie? Ale no, nie wiem, no, ja mam ludzi, znaczy z mojej jakby historii, z tej organizacji pozostały mi kontakty, no i ja nie widzę jakiegoś takiego silnego na razie, wiesz, parcia do zmiany. Bosak został zaakceptowany jako jakiś tam konsensus, zwłaszcza, że tam dał trochę wolnościowcom jakichś tam gówno obietnic. Poza tym ta organizacja nie jest już tym, czym kiedyś była. Tak? No, tam jest masę nacjonalistów i im się podoba po prostu Bosak. Nie? To nie jest już Korwin z czasów, kiedy ja tam byłem na przykład. Tak? Dobrze, proszę Państwa, wróciliśmy po przerwie. Po tej przerwie mamy fantastyczne tematy. Wśród tych tematów jest Tanajno Paweł, dobrze pamiętam? Paweł Tanajno? Tak, jest to znany działacz wolnościowo-libertariański, walczący o prawa pracowników, przepraszam, przedsiębiorców. No i rozpoczął strajki przedsiębiorców. Jest to pierwsza grupa społeczna, która w otwarty sposób manifestuje swoje niezadowolenie z rozwiązań, jakie stosuje rząd. No i zdecydował się, że wyprowadzi ludzi na ulicę w formie samochodowej. Przyjechali do Warszawy. W tej chwili na jego grupie jest ponad 130 tysięcy osób na grupie strajk przedsiębiorców. No i udało mu się rzeczywiście zmobilizować ruch społeczny. Ruch społeczny, dzięki któremu ten człowiek po raz kolejny zaistnieje w polityce. Do tej pory próbował być osobą odwołującą się do kultury internetowej, to znaczy na przykład stworzył, jednym z jego haseł wyborczych była pizza hawajska z ananasem. Jest to osoba, która w jakiś sposób wchodzi w buty Korwina, to znaczy udziela się w internecie, jest dość niekonwencjonalny, no i też dba o wolność, o prawa przedsiębiorców, o to, żeby przedsiębiorcy byli wspierani przez państwo w tym trudnym czasie. Także zapraszam Mikołaja, tutaj chciał się wypowiedzieć. Jan Paweł Tanajno jest to człowiek, który ma pomysł na siebie. Jest to pomysł, którego mogę się nie zgadzać, mogę go nie lubić, mogę myśleć, że gra debila, co zresztą robi. Ale on to robi cynicznie, perfidnie, po to, żeby zdobyć jakiś kapitał społeczny i uważam, że to mu prędzej czy później zaprocentuje. Czy on jakkolwiek zaistnieje w polityce, nie wiem, czy będzie przekroczyć taką masę krytyczną, która spowoduje, że to co się wokół niego dzieje, będzie wybieralne, nie wiem, ale robi to dobrze. Mówi językiem ludu,
jest to język prosty, jest to język, którego się nie da z mojej perspektywy słuchać, ale on rezonuje. Buduje sobie wiele grup jakby zaprzyjaźnionych, myśli o tym bardzo przyszłościowo, bo ma sympatię internetu, też wiesz, grupek i tak dalej, a my mamy, no mocno kreujemy kulturę, więc robiąc sobie z nas sojuszników, ma fajny już background. Teraz sobie jeszcze bawi się z przedsiębiorcami, która ta zabawa może przełożyć na jakiś kapitał sensu stricte materialny, bo przedsiębiorcy mają pieniądze, mogąc wesprzeć jego jakieś działania. Czy nazwałbym to sukcesem, to jego, no, w naszej bańce się to jakoś rozniosło i faktycznie ta grupa jest duża i na razie prężna. Nie sądzę, żeby ta grupa się, jakby aktywność na niej jakoś dłużej utrzymała, a w mediach ogólnokrajowych raczej ten temat raczej się słabo przebił. No, niemniej jest konsekwentny i prędzej czy później jakoś zdobędzie jakąś siłę. Dobrze. Okej, słuchajcie, myślę, że będziemy powoli kończyć. Jeżeli macie jeszcze coś do dodania, to proszę teraz na czacie. Będę w tej chwili zakończę to nagranie. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.